Witam Państwa ponownie. Jesteśmy na antenie telewizji w Polsce, w centrum gorących wydarzeń, bo przed nami wybory samorządowe już 7 kwietnia. A tak się składa, że wszyscy kandydaci na prezydenta Warszawy podczas wczorajszej debaty byli pytani o swoje stanowisko w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Posłuchajmy obecnego prezydenta Warszawy. Czy ja jestem oczywiście zwolennikiem Okęcia, dlatego że Okęcie jest olbrzymim atutem Warszawy. Wszystkie badania to potwierdzają. Natomiast jeżeli byśmy budowali CPK, to znaczyłoby likwidację Okęcia. Oczywiście przez te ostatnie lata PiS płacił kilkaset milionów ludziom za pilnowanie pola. Dopiero teraz się rozpoczęła prawdziwa debata na ten temat. Ja uważam, że Okęcie plus rozbudowanie Modlina absolutnie Warszawie by wystarczyło. Na to pilnowanie pola prezydentowi Trzaskowskiemu odpowiedział ekspert spraw lotniczych Maciej Wilk. A między innymi czytamy, pozostawienie Okęcia to zamrażanie rozwoju łączności lotniczej Polski i Warszawy ze światem. Nikt w CPK nie pilnował pola, argument obrażający inteligencję wyborców. Równie dobrze można powiedzieć, że 56 milionów przeznaczone przez Radę Miasta Warszawy na prace studyjne nad czwartą linią metra to zabawa w piaskownicy. No oczywiście tam jeszcze jest więcej argumentów, ale odsyłam Państwa do Platformy X. Ważny temat w kampanii samorządowej, strefa czystego transportu. Właśnie, moim gościem w studiu jest kandydat na prezydenta Warszawy z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, pan Tobiasz Bocheński. Czym pan dojechał dzisiaj do naszego studia? Bo bardzo mi się podobał pewien spot reklamowy, który ostatnio właśnie w kontekście tej całej strefy czystego transportu Prawo i Sprawiedliwość i pana sztab przygotowało. Może popatrzmy. No cóż, strefa czystego transportu. Ciekawa ta strefa czystego transportu, chyba z czystym transportem te obostrzenia, to wykluczenie społeczne nie ma wiele wspólnego. Dzień dobry pani redaktor. No, oczywiście, no tak, żeby nasi telewidzowie też spoza Warszawy wiedzieli, o co chodzi. To jest taka strefa, do która została wyznaczona na 1/3 połaci Warszawy, do której mają zakaz wjazdu samochody z pewnych roczników. Im starsze, w szczególności dieslowe, ale też benzynowe, tym po prostu nie wolno wjechać. Mało tego, jak się mieszka w Śródmieściu, na Woli czy na Pradze, nie można takiego samochodu posiadać, bo nie można go trzymać nawet pod domem. I to ma służyć agendzie ekologicznej prezydenta Trzaskowskiego, ponieważ on twierdzi, że musi uzdrowić powietrze w Warszawie. No jest to wielka strefa wykluczenia komunikacyjnego, bo jak ktoś kupi w sensie samochód z silnikiem V8 teraz za 500 000 zł, to będzie sobie śmigał po całej Warszawie, ile będzie chciała, gazów cieplarnianych wyemituje bardzo dużo. Za to jak ktoś ma stary samochód i raczej nie dlatego, że jest do niego emocjonalnie przywiązany, tylko po prostu, bo sytuacja majątkowa. Nie stać go po prostu. To już nie wiecie. No właśnie, to jest ta hipokryzja Platformy Obywatelskiej. Wszystko dla bogatych. Ale wróćmy do wczorajszej debaty kandydatów na prezydenta. Prezydent Trzaskowski nie odpowiedział panu w zasadzie na żadne pytanie. To znaczy, że nie czyta książek z wyjątkiem tej udawanej Dune'y? No ja po prostu nie potraktowałem go poważnie w tym pytaniu, dlatego że wszyscy wiemy, że on chce być prezydentem Polski, a nie Warszawy. W Warszawie się męczy, jest często nieobecny w urzędzie i to widać zresztą w chaosie zarządzania miastem. On naprawdę nie zarządza, nie jest prezydentem z prawdziwego zdarzenia i to wszyscy, nawet taka jako plotka miejska, wszyscy o tym wiedzą i że lepiej się czuje w delegacjach, na wiecach partyjnych, jeździ no sobie za granicę. Ten ślad węglowy, te zostawia sam osobiście. Latanie samolotami, już tego pan prezydent Trzaskowski nie ma problemu. Właśnie, nie ma z tym problemu. Także ja go zapytałem, no po co będę go pytał o poważne rzeczy dotyczące Warszawy, jak wiadomo, że on będzie zaraz będą eurowybory i on będzie brał w nich udział, niekoniecznie jako kandydat, ale po prostu będzie jeździł po całej Polsce. Zaraz będą wybory prezydenckie, potem będą wybory parlamentarne i on będzie brał w nich udział. To po co mam go pytać o Warszawę? Tylko zapytałem, co on tam lubi czytać w metrze, bo tak co kampanię wrzuca
książkę, że w metrze ją czyta, to może nam poleci jakieś 5 lektur, no ale nie był skłonny. A jak pan skomentuje aferę z udziałem kolejnego hejtera, utrzymywanego z pieniędzy podatnika warszawskiego pod płaszczykiem pana Rafała Trzaskowskiego, niejakiego Kaspera van der Haag. To jest oczywiście pseudonim człowieka, który bardzo brzydko wypowiada się o polskiej prawicy, o polskiej lewicy, a także o konkurentach Platformy Obywatelskiej. No, sam miałem z nim do czynienia na X-ie, tylko nie wiedziałem, że to jest pracownik pana Trzaskowskiego. On mnie też bardzo atakował i komentował różne moje wpisy w sposób wulgarny. Tak, ja go chyba nawet zablokowałem na Platformie X. Także to jest coś nieprawdopodobnego. No, jeszcze, że jest to brat tego słynnego Pablo Moralesa, który dostawał pieniądze ze sztabu Koalicji Obywatelskiej, który to atakował wszystkich i Prawo i Sprawiedliwość, ale też koalicjantów Donalda Tuska obecnie. I teraz okazuje się, że to jest przedsiębiorstwo na większą skalę. No, był prezesem spółki miejskiej w czasach Rafała Trzaskowskiego w jego urzędzie. No, to jego pracownik i pan prezydent nie wiedział, co on wypisuje. Przecież on pisał w godzinach pracy te wszystkie rzeczy, znaczy większość z nich. Właśnie można zadać pytanie, gdzie jest polskie prawo? Gdzie jest polskie prawo, ale też gdzie jest przyzwoitość, bo pan prezydent sobie wychodzi, uśmiecha się i chce być takim dobrym, miłym panem w mediach, a tak naprawdę to otacza go kuluarowo sztab hejterów, ludzi rzucających wulgaryzmami, którzy określają w zeszłym tygodniu kandydatkę lewicy, że jest pusta jak bęben, i to wszystko dlatego, że mają pieniądze na życie z naszych podatków, no bo są w spółkach tak, miejskich. To jest bulwersujące i powinno to się skończyć. I absolutnie zasługujące na wielkie potępienie. Ale powróćmy do programu wyborczego. Bardzo ciekawa sprawa, powrót do sprzedaży mieszkań komunalnych dla wieloletnich najemców. Myślę, że tym na pewno ujął pan warszawiaków. No mam nadzieję, bo to jest ogromny problem. To był program wprowadzony przez Lecha Kaczyńskiego, skasowany przez Hannę Gronkiewicz-Waltz. To mamy do czynienia w Warszawie z najemcami mieszkań komunalnych, którzy czasami nawet 30-40 lat tam mieszkają i płacą bardzo duże opłaty na te mieszkania. Dwie podwyżki w tym roku. I tak naprawdę przez te 30 lat to oni spokojnie wydali tyle pieniędzy, ile jest wartość tych mieszkań, i miasto jednocześnie też musi dokładać na remonty, więc to wszystko się nie spina, czyli osoby, które mogły mieć swoją własność, jej nie mają, miasto płaci za dużo pieniędzy, także tak, będzie wykup mieszkań z dużą bonifikatą, żeby oni wreszcie stali się właścicielami, jest ogromne zapotrzebowanie w wielu dzielnicach na to. I jestem jedynym kandydatem, który zresztą to proponuje. Centralny port komunikacyjny, szansa rozwoju dla całej Polski, ale miałam wrażenie, słuchając wczorajszej debaty, że niektórzy bagatelizowali to wszystko. Bo to jest niewygodny temat dla wielu i uciekają, tak jak pani Biejat, która nie chce powiedzieć jak, rzuca odpowiedzialność na kogoś innego, ona nie ma zdania, jedynie tak naprawdę widać wyraźnie, że pan Trzaskowski jest wrogiem Centralnego Portu Komunikacyjnego, a po drugiej skrajności jestem ja, który jestem kategorycznym zwolennikiem Centralnego Portu Komunikacyjnego. I stanowisko przeciwko jest populistyczne, bo naprawdę 15 minut koleją dużych prędkości z centrum Warszawy do Baranowa i jesteśmy na lotnisku, z którego polecimy do wszystkie zakątki świata. Bez przesiadki, bo co nam proponuje Trzaskowski? Żebyśmy na Chopinie wsiadali, lecieli do Monachium, Frankfurtu, Londynu, czekali tam na transfer 2-3 godziny i dalej gdzieś lecieli, bo wiadomo, że z Okęcia nie będzie lotów we wszystkie zakątki świata, bo Okęcie już jest u granic swoich wytrzymałości i dalej i nie ma nocnych nie może lotów. Się rozwijać. Oczywiście. Chciałabym powrócić jeszcze do wczorajszej debaty. Jak pan ocenia poziom tej debaty i przede wszystkim przedziwną sytuację, kiedy pomylono bezpieczeństwo naszego narodu i państwa z pijaństwem? No bo pytanie o prohibicję w Warszawie to też jest chyba temat zastępczy. No jest, znaczy w niektórych dzielnicach jest to faktycznie problem, ale to nie jest problem całej Warszawy i na pewno nie na debatę prezydencką. Właśnie, co robią służby? Straż miejska, policja? No Straż Miejska jest świetnym przykładem, dlatego że ona się zajmuje wystawianiem setek mandatów i próbuje bić rekordy, a jak porozmawiamy z warszawiakami, to pełno jest graffiti, nowe budynki są pomazane, jest brudno na ulicach. Bezdomni, ale też przy działalności gospodarczej, na przykład kwiaciarni, handlują ludzie na ulicy nielegalnie, na czarnym rynku, stosują ceny dumpingowe, obok jest kwiaciarz, który ma kwiaciarnię od 45 roku, płaci podatki, płaci ZUS i Straż Miejska nic nie robi z nimi. To jest niesamowity bezwład tego miasta i
pokaz, jak prezydent nie umie po prostu elementarnymi rzeczami, które są proste, zarządzać. Pomylenie tematu bezpieczeństwa, kiedy mamy wojnę na Ukrainie, kiedy trzeba budować schrony, kiedy trzeba stworzyć system zintegrowany ochrony warszawiaków, bo wiadomo, że stolica jest najbardziej narażona na atak. No przecież widzimy to po Kijowie. No i rozmawiamy zupełnie na tematy zastępcze, kiedy wiemy, że pan prezydent Trzaskowski nic nie zrobił w sprawie schron, bo on się obudził w czasie kampanii wyborczej i obiecał, że wyda w przyszłości 117 milionów na schrony, jak tutaj trzeba 5 razy tyle wydawać. To jest niebywałe. No właśnie, a wczoraj o kładce pieszo-rowerowej mówił, że to most. No, bo ma pewien problem, bo każdy prezydent Warszawy coś po sobie powinien pozostawić. Jedni więcej, drugi mniej, a coś powinni zostawić. I no, Lech Kaczyński zostawił bardzo wiele i też wiele projektów, które trwały dalej w czasach Hanny Gronkiewicz-Waltz, bo i Muzeum Powstania Warszawskiego, i pomysł Centrum Nauki Kopernik, i Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, cała strategia rozwoju miasta, to wszystko są czasy Lecha Kaczyńskiego, jak i reforma w ogóle całej Warszawy, stworzenie tych dzielnic, to wszystko jego czas. Hanna Gronkiewicz-Waltz zbudowała Czajkę. No ale no, była to inwestycja potrzebna. Co zbudował Rafał Trzaskowski? Kładkę. I to jest jakby też symbol jego prezydentury, że to jest prezydentura, która załatwia drobne problemy. No a jajo słynne za 250 tysięcy? No, lapidarium, czyli zrzucenie gruzu na Ursynowie w parku. No to są takie przykłady bezsensownego wydawania, ale to tak jest, jak nie ma gospodarza, pani redaktor. No nie ma gospodarza. I szanowni państwo, warszawiacy, brakuje elementarnych rzeczy. Prostych chodników, zatkania dziur w ulicach, tego nie ma. Czystych klatek schodowych, toalet w mieście. Ale to prawda, to jakby nasi telewidzowie spoza Warszawy jakby może nie wiedzą, ale są dzielnice Warszawy, gdzie ludzie nie mają kanalizacji i wodociągu. I to jest niebywałe. To są na Wawrze, w Wesołej, w Rembertowie. To jest Praga, to jest Białołęka. Są takie miejsca. I żyjemy w XXI wieku, w stolicy, która ma 28 miliardów złotych. Są w Warszawie drogi, które są gruntowe, które nie są utwardzone asfaltem. I ludzie tam mieszkają. I nikt się nimi nie zajmuje, a na pewno nie prezydent Trzaskowski. Bardzo wysokie czynsze, bardzo wysokie opłaty za śmieci. W zeszłym roku nadpłata mieszkańców Warszawy chyba 200 milionów złotych, 180 milionów. To pieniądze nie zostały ludziom zwrócone. Nie, mimo że ja w 2023 roku wnioskowałem do ratusza, żeby tę nadpłatę po prostu rozdzielić na warszawiaków po postaci obniżenia cen na kilka miesięcy. To absolutnie nie. Te pieniądze zostały schowane gdzieś na jakąś półkę w urzędzie. Ceny odbioru śmieci na 85 zł od mieszkania. No to osoba starsza, na przykład wdowa, emerytka, płaci tyle samo, ile 5-osobowa rodzina, a przecież wiemy, że produkują różną liczbę, ilość śmieci. To jest absurdalny system. W ciągu 5 lat Rafała Trzaskowskiego prawie o 40% podrożały czynsze w lokalach komunalnych i bardzo wiele innych kosztów, za które odpowiada samorząd, jest przez Koalicję Obywatelską przerzucane na mieszkańców. To jest to tak samo, jak mamy z VAT-em obecnie w skali ogólnopolskiej i to musi się skończyć, bo inaczej warszawiacy będą z roku na rok ponosić coraz większe koszty życia. Jakie plany na ostatnie dni kampanii samorządowej? No, teraz wchodzimy już w triduum paschalne, więc nie będziemy prowadzić kampanii. Wielki Piątek, Wielka Sobota, Wielka Niedziela to jest czas takiej zadumy i wyciszenia, ale po prima aprilis wracamy i myślę, że mamy 4 dni bardzo intensywnej kampanii, a potem zobaczymy się w drugiej turze. Jak pan sądzi, czy powinny być jeszcze dyskusje na temat na przykład zmiany ustawy warszawskiej, tak, która no, powoduje, że Warszawa po prostu jest fatalnie zarządzana, tak, blokowana? Absolutnie, powinna się zmienić ustawa warszawska. My jesteśmy wyróżnieni, mając tę ustawę oczywiście, bo jest prezydent, jest 18 dzielnic, 18 burmistrzów, łącznie z wiceburmistrzami jest ich 70, jest masa radnych dzielnicowych, tylko że oni nic nie mogą. Znaczy to jest tak, że my wybieramy sobie naszych przedstawicieli do dzielnicy po to, żeby załatwiali drobne sprawy, remont chodnika, wymianę latarni, zrobienie przejścia dla pieszych, wyremontowanie czegoś, ale oni nic nie mogą, bo jak prezydent Warszawy im nie chce dać pieniędzy, to im nie da. Więc są ubezwłasnowolnieni. Musimy mikroprojekty przesunąć bliżej mieszkańców. I to jest bardzo potrzebne. Bardzo pięknie dziękuję za tę wizytę w studiu. Moim i państwa gościem był Tobiasz Bocheński, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Miłego dziękuję panu, miłego trzymamy dnia. Kciuki, a państwa zachęcam, zostańcie z nami, bo rzeczywiście w naszym życiu dzieje się bardzo dużo i te kłamstwa wszystkie trzeba odkłamywać.